Dzień dobry, witamy was serdecznie w 69 odcinku Zombie vs Zwierz. A aha, aha. 69, wiecie co to znaczy? Uuu. No, więc e, to tyle. <grym 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 e, bez, bez zbędnego <grym> przedstawiania się. 69 odcinku, więc myślę, że już zdążyliście nas poznać, więc, e, więc już nie będziemy się przedstawiać. Kasiu, cześć! Cześć Pawle! Co tam u ciebie ciekawego ostatnio? byłam w Mielcu. Ja wiem, że ja ostatnio miałam przez cały tydzień taką wymówkę i mówiłam wszystkim, jak wrócę z Mielca i wtedy ludzie mnie pytali Kasia, to jedziesz do Mielca, w Mielcu nic nie ma. Otóż jest fabryka helikopterów. E, natomiast ja pojechałam tam rozmawiać z młodymi ludźmi no i jakby do Mielca z Warszawy jedzie się autobusem 4,5 godziny. Ja nie mogę czytać w autobusie, jakby mi się niedobrze. W związku z tym postanowiłam sobie posłuchać różnych audiobooków, bo akurat mam konto na Storytel. No i wśród audiobooków, których wysłuchałam od początku do końca, znalazła się e, ostatnia książka Carrie Fisher, Princess Diaries. E, która to książka jest takim połączeniem jej refleksji na temat tego, jak, e, jakby jak rola księżniczki Lej zmieniła jej życie, o czym kilka razy pisała. E, ale także w czasie przygotowań do kręcenia siódmej części Gwiezdnych Wojen ona znalazła sobie wspomnienia z kręcenia Nowej Nadziei, kiedy miała 19 lat. No i... E, z tym wiąże się fakt, że opowiedziała światu także o tym, że miała romans z Heysenem Fordem na planie e, Gwiezdnych Wojen, tych pierwszych. E, który to romans jakby zaczął się na planie, skończył się na planie, nigdy nic z niego nie wynikło więcej. No i to jest dosyć ciekawe, dlatego że z jednej strony słuchasz o osobach, które bardzo dobrze znasz publicznie, e, no bo jakby wiesz, kim jest Heysen Ford, ale ponieważ jakby jest to opowiedziane 40 lat później, a do tego wszystkiego jeszcze spory element tego. Te książki stanowią e, jakby pamiętniki pisane na bieżąco przez dziewiętnastoletnią Fischer, która e, jakby pisze, no tak jak pisze dziewiętnastolatka, która e, nagle znalazła się w środku romansu z dużo starszym od niej facetem, który na dodatek ze wszystkiego, co można wywnioskować e, z tych pamiętników, mało się odzywa i mało w ogóle cokolwiek mówi. E, to jest zaskakująco ciekawe i to właśnie nie dlatego, że to jest jakaś plotka wielka, e, tylko dlatego, że jest to po prostu bardzo dobrze napisany zapis takiego stanu ducha i zarówno jej wtedy, jak i jej wspominającej te czasy. Muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, bo kiedy ta książka jakby się ukazała, to właśnie mówiono tylko o tym, że, że Carrie Fisher opowiada o tym, że miała ten romans I, i mi się wydawało, że to takie jest ekshibicjonistyczne i może trochę nudne i w sumie po co ja o tym mam się dowiadywać z lat później, ale jak przeczytałam tą książkę, to że wysłuchałam tej książki zresztą czytanej przez Carrie Fisher to wydaje mi się, że, że to miało sens i do tego wszystkiego jeszcze na samym końcu jest taki świetny absolutnie fenomenalny rozdział w którym ona opowiada o tym jak się spotyka fanów na tych wszystkich konwencjach konwencjach, to, na tych wszystkich konwentach właśnie na Comic Conie czy, czy innych tego typu spotkaniach, jak oni reagują na nią jak opowiadają jej całe swoje życie bo czują, że ona jest im bliska a tymczasem dla niej to są zupełnie obcy ludzie i myślę, że bardzo wiele wielu innych aktorów, gdyby opisało takie wydarzenia, to byśmy mieli do nich jakąś pretensję, że nie jest wystarczająco wdzięczny fanom, że go tak kochają. No ale Fisher miała taki sposób pisania, który sprawia, że z jednej strony rozumiemy, że ona ich rozumie, a z drugiej strony możemy razem z nią być rozbawieni sytuacją, w której no, w której właśnie ludzie opowiadają jej pół swojego życia i przekonują ją, że zmieniła ich życie, może widzi ich po raz pierwszy w życiu. To było bardzo skomplikowane zadanie. W każdym razie bardzo polecam tą książkę, do, że ona nie wyszła po polsku, ale jeśli macie okazję ją wysłuchać, to to będzie chyba najlepsze rozwiązanie, ponieważ Carrie Fisher czytająca swoją własną książkę, no to jest ideał. Ona jakby nikt inny, tak jak ona, nie potrafi czytać własnych tekstów i nawet jak się czyta książkę Carrie Fisher, to słyszy się jej głos w głowie. Ja tą książkę kupiłam zaraz po tym, jak wyszła. Nie przeczytałam jej, ponieważ chwilę potem dosłownie umarła Carrie Fisher i nie miałam takiego, miałam takie poczucie, że nie chcę jeszcze czytać tej książki, no ale teraz jej wysłucham Słuchałam i muszę powiedzieć, że to naprawdę sprawiło, że ta. Jazda do Mielca była dużo krótsza, niż, niż się początkowo mi wydawało, że będzie. Więc muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem i, i bardzo polecam. I jest na storytel.pl, dlatego że jeśli Wy macie ten dostęp do storytela, to macie też dostęp do anglojęzycznych audiobooków. Ale powiedz mi, bo to jest, ty słuchasz audiobooków zwykle, czy to jest Twoje jakieś takie pierwsze, większe zetknięcie? Bo ja jestem kompletnie nieaudiobookowy. To znaczy, ja miałam, miałam, ten, e, miałam ten taki problem, jeśli chodzi o audiobooki, że kiedyś się do nich zabierałam, to słuchałam audiobooków po polsku. I miałam straszny problem z przebiciem się przez to, że po pierwsze było dla mnie za wolne, po drugie słyszałam głosy aktorów, które bardzo często nie podobała mi się ich wymowa, przesadna, przesadna teatralność, to że oni tak strasznie czytali te książki. Ale ponieważ umówiłam się ze Storytel, które nie płaci mi za promocję w tym momencie absolutnie nic, że będę dla nich czytać po jednej książce, to znaczy, słuchać po jednej książce miesięcznie, żeby napisać recenzję, no to się musiałam przełamać. Pierwsza książka, której wysłuchałam po polsku, wydawała mi się strasznie ciężka i taka trudna do wysłuchania. To był koniec defilady e, Maddoxa, Forda Maddoxa. Nie, Ford Maddox Ford, w ten sposób. Ale wtedy dowiedziałam się od jednego z moich znajomych, że jest sposób na to, jak te audiobooki e, tak strasznie wolno idą, to znaczy trzeba ich słuchać na półtora szybkości, on jest y, już tak wyspecjalizowany, że y, słucha ich na podwójnej szybkości, czyli po prostu słuchasz tego samego nagrania dwa razy szybciej. I wtedy ten problem z tym, że to oni to tak wolno czytają, e, znika. Natomiast dla mnie. Tylko cały czas e, mam wrażenie, że wiewiórki czytają ci książki. E, nie? Że jest... nie, 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 tak, to jest to jest moim problem. Chociaż na tym półtora to jeszcze słyszysz głos, głos aktora. Dopiero na dwójce słyszysz wiewiórkę, która czyta ci książkę. Natomiast dla mnie okazało się, że audiobooki są świetne w przypadku nonfiction. Znaczy, o ile mam problem z słuchaniem powieści, o tyle rozmowy z aktorami, na przykład, ostatnio słuchałam rozmów z Alem Pacino, i miałam naprawdę wielką frajdę, ponieważ to było dwóch aktorów, jeden czytał dziennikarza, drugi czytał Ale Pacino. No i to wyszło fenomenalnie, bo czułam się jakby w środku rozmowy, no i rzeczywiście e, autobiografie dobrze działają, czy biografie. No i dla mnie olbrzymią różnicą jest między słuchaniem po polsku, a po angielsku. O ile po polsku mi przeszkadzają audiobooki, o tyle po angielsku muszę powiedzieć, że są fenomenalne i sprawiają mi olbrzymią frajdę. I myślę, że to dlatego, że to nie jest mój język ojczysty, więc myślę, jakby znam go tylko i wyłącznie. A właśnie nie tylko w wyłącznie, ale głównie w tej takiej aktorskiej wymowie. I, I to mi nie przeszkadza. Myślę, że audiobooki to jest coś, do czego. Mm do czego trzeba się przyzwyczaić. To znaczy, że to pierwsze zetknięcie bardzo łatwo się odbić, dlatego, że to jest rzeczywiście trochę teatralne, ale potem jak już się wciągniemy, zaczniemy słuchać, e, to jest łatwiej. E, na pewno fajnie jest audiobooków e, do różnych rodzajów książek, bo może się okazać, że to, co na przykład nie przeszkadzają powieści w audiobooku, a nie przeszkadzają mi wywiady, nie przeszkadzają mi e, reportaże. Więc jakby zanim powiemy, audiobooki nam nie pasują, to warto popróbować, popatrzeć, zwłaszcza, że Trzeba powiedzieć, że no, nawet jeśli audiobook ma kilka czy kilkanaście godzin, no to przez to, że głos się słucha pomiędzy, czasem w sytuacji, w której nie można wyjąć książki, no to to sprawia, że jakby tych książek, które jesteśmy w stanie przeczytać w ciągu kilku dni, robi się nagle bardzo, bardzo dużo. to znaczy ja i tak czytam szybciej sama niż audiobook mi się czyta, ale na przykład jak jadę w zatłoczonym metrze rano do pracy, to bardzo trudno jest się czyta książkę. To nie jest mi wygodnie i, 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 i też wolę mieć słuchawki w uszach. Może, może faktycznie się przekonam, bo u mnie jest tak z reguły, że, że... Jak lata temu próbowałem audiobooku, to zawsze miałem takie poczucie, że one nie wymagają ode mnie wystarczająco uwagi. W sensie, że y, ponieważ to nie ja czytam, nie muszę się na tym skupić, to w pewnym momencie się zaczynam wyłączać. I mam tak, że okej, okay, on idzie w tle, a ja się orientuję, że od... Trzech minut nie wiem kompletnie, co się dzieje, bo po prostu zacząłem go traktować jako taki tekst, który idzie, a ja, ja skupiam się na czymś zupełnie innym. No więc może to jest kwestia przyzwyczajenia też. Znaczy, rzeczywiście problemem jest to, jeśli się przestajesz skupiać. I dla mnie e, musisz cały czas rzeczywiście słuchać. To znaczy, dla mnie to jest problem, jak słucham powieści po polsku, że są momenty, w których jest dialog, który mnie nie za bardzo interesuje i czuję po prostu, że nie mam żadnego pojęcia, o czym ludzie rozmawiają. I problem jest, jak się prześnie słuchając e-booka bo przesypiasz i budzisz się 15 minut później i jesteś w zupełnie innym miejscu i nie wiesz, co robić. Co prawda Storytel ma taką opcję, że można stawić sobie, że on będzie powoli się wyciszał i na przykład za 10 minut się wyciszy, ale to jest dobre, kiedy słuchasz audiobooka do snu, a gorsze, kiedy na przykład jedziesz autobusem i nagle zasypiasz. Okej. Okay. Nie wiem, nie zasypiam, bo nie jeżdżę autobusami jest jakoś tak do pracy już od pewnego czasu. Odkąd przestałem pracować, chyba ta. Wiesz co, ja też pozostajemy przy mediach słuchanych, bo ja chciałem dzisiaj polecić podcast. To jest podcast, który polecił znowu mi. O ile pamiętam, polecił mi go Krzysiek z Myszmasza. Albo Kamil, ale wydaje mi się, że to był Krzysiek. Podcast nazywa się Last Podcast on the Left, czyli ostatni podcast, podcast po lewej. I to jest podcast, w którym który dzieli, dzieli się jakby na dwa, odcinki dzielą się na dwa rodzaje. Jeden to jest taki podcast, o, podcast w stylu True Crime, czyli oni tak naprawdę opowiadają o różnych seryjnych mordercach czy innych zbrodniach tajemniczych. Inne odcinki są o, może nie, mi, nie miejskich legendach, ale takich różnych legendach, czyli o jakimś. Czupa kabrach, potworach, zdochnęs i tak dalej, i tak dalej. I te odcinki o seryjnych mordercach są zdecydowanie ciekawsze, według mnie. Dlatego, że mimo wszystko, nie, nie wiem, nie wiem, jest to jakieś takie ciekawsze, że oni opowiadają po kolei historię, która się faktycznie zderzyła, a historie, które są związane z tymi takimi tajemniczymi sprawami, to z reguły są jakieś takie, tu trochę plotek, tu trochę tam jakaś tam pani z Meksyku coś tam powiedziała i, i, i nikt, nikt nie wie, czy to jest prawda, bo ona widziała tam jakiegoś smoka czy coś, no wiesz, takie, jednak bardziej mi się podobają te, te yy, na podstawie prawdziwych wydarzeń. A jednocześnie yy, to, unikatowe w tym podcaście jest to, że oni czasem opowiadają o bardzo takich krwawych i dziwnych tematach, ale zawsze są... Yy, znaczy to jest, to jest podcast bardzo śmieszny. To znaczy on, tam, on prezentuje bardzo ciemne poczucie humoru, czarne. I dla niektórych osób może być wręcz takie obrazoburcze, no bo to są momenty takie, w których oni opowiadają no, o, o na przykład morderstwach i i gdzieś tam przecinają to jakimiś dowcipami, chociażby to, że świetna jest na przykład do zaczęcia według mnie seria o Kubie Jest pięć odcinków o Kubie Rozprówaczu, yy, które opowiadają najpierw bardzo dokładnie historię, jak to się działo. Znaczy zaczyna, w ogóle zaczyna się od odcinka chyba w całości poświęconego, mu, poświęconego temu, jak wyglądało życie w Whitechapel w tamtych czasach. Potem mamy odcinki o yy, kolejnych zbrodniach Kuby Rozprówacza, a potem mamy o różnych teoriach na temat tego, kto nim był. I, więc, I to tworzy taką pięciodcinkową serię. I to jest o tyle zabawne w, z, zabawne w taki właśnie, właśnie dziwaczny sposób, że oni tam na przykład, wiesz, opowiadają o czymś, po czym nic tego, nic złowego, Jeden z nich wciela się niby w jakiegoś tam, y, ta, taka spontaniczna gra aktorska, że on się nagle wciela, y, przyjmuje brytyjski akcent i, i zaczyna się wcielać w jakiegoś tam człowieka żyjącego w Whitechapel, który coś tam mówi o tym, że wbił że skarpetką gwóźdź do ściany, bo tam taki brud był, czy... wymyślam teraz, tak? Więc to jest cały czas takie dziwne, tam jest dużo czarnego humoru, ale... a wie, więc trzeba mieć jakby świadomość, że to, że to jest takie momentami właśnie obrazoburcze, powiedzmy, ale jest bardzo ciekawe i, i strasznie śmieszne. I bardzo dobrze się czego o ile się faktycznie nie zasypia. Bo, bo ja mam ten sam problem, to znaczy jak kładę się spać i do, podcast odpalam do, do spania, to, to zaczynam przysypiać. Jakby, jak nie, podcast nie idzie, to nie mogę zasnąć. A jak idzie, to zaczynam przysypiać. O ile jak słucham komik y, zwykli, pozdrawiam i Kaboda, to. Nie, nie, nie boli mnie jakoś, że tam przysnę na 20 minut, bo i tak nie wiem o czym oni mówią. No to tutaj już jest tak, że oni opowiadają z reguły o takich dość e, istotnych rzeczach. I tam jak się zgubi kawałek, to potem nie wiesz co się działo. I, I więc tutaj tutaj zdecydowanie nie do spania, ale zasadniczo polecam. Bardzo dobra rzecz. Ostatnio słucham bardzo często i tylko, tylko właśnie ciężko się słucha też wieczorem, bo to są czasem takie straszne historie, że aż potem nie mogę zasnąć, więc polecam jednak słuchać w dzień. No, więc o, o mordowaniu w ogóle ludzi, dzieci, nie wiem, piciu krwi. Ostatnio był na przykład historia gościa, który miał taką, takie schorzenie, że wydawało, to, to ma nazwę jakąś, ale ja nie pamiętam, że wydawało mu się, że w jego y, organiz, organizmie nie ma krwi, w sensie, że traci krew y, i był schizofrenikiem w ogóle I, y, i w związku z tym zaczynał, znaczy w końcu doszło do tego, że zaczął mordować ludzi i tam wypijać ich krew, ale jedną z pierwszych rzeczy to było kupowanie zająców, króliczków na farmie i Jednym... Nie, niektórym wypijał krew, a z innych robił smoothie, w sensie wrzucał do miksera i robił sobie z nich koktajle. I to jest takie... z jednej strony to jest strasznie obrzydliwe, ale z drugiej strony ma... Jest w jakiś sposób trochę zabawne. I wiesz, to, to jest mniej więcej taki klimat tych, tych wszystkich historii, nie? Yy, więc... ale polecam, jeżeli, jeżeli kogoś bawi smoothie z króliczka, to... I to jest prawda. To ja tak jakby tego nie wymyśliłem, to naprawdę się zdarzyło, ten człowiek tak <laughs> robił. Smoothie. Jeżeli, jeżeli kogoś może nie, nie bawi samo to, ale to, że oni sobie potem robią z tego żarty, że o, smoothie, więc był hipsterem w tamtych czasach, no to już, no to, no to jest to podcast dla Was, więc polecam. Jeśli nie macie emocji, to oglądajcie. Słuchajcie. Dobra, czy innymi słowy w ogóle słuchajcie, bo słuchanie jest fajne i jest dobre przed snem. Żeby le lepiej zasnąć, a potem, żeby w panice się obudzić i zauważyć, że jesteśmy trzy rozdziały później i główny bohater. I już albo, nie żyje. albo w panice się obudzić, bo śniły ci się zakrwawione króliki. i <laughs> Naprawdę, życzymy naszym słuchaczom wszystkiego najlepszego. Na pewno, jeśli ktoś nas słucha przed snem, to przez najbliższe pół godziny będziemy mówili o trailerach filmowych, więc możecie już i spać dobranoc. Chcieliśmy z wami dzisiaj pogadać o trailerach filmowych. Znaczy ja chciałam z wami pogadać. Pawle, czy widziałeś trailer do nowego Tora? Tora 3. Oczywiście, że tak. I czy podobał Ci się trailer do Tora, czy? Tak, chyba. Bo ja zwróciłam, mi się, mi się podobał, bo ja ogólnie uwielbiam Tora i poza tym loki. Znaczy, ja bardzo ci... lubię Tora i podoba mi się stylistyka Tora 3, ale nie oceniałem, oceniałem trailerów w kontekście tego, jak to jest zrobiony trailer. W sensie to w zasadzie jest teaser chyba jakiś. Teraz już teasery są jak trailery, więc. Tak, to jest nie, nie, ciekawe, no bo czym się, jakby zacznijmy od tego, czym się różni teaser od trailera? Tak, że teaser to powinno być ile? E, kilkadziesiąt sekund. Bardzo króciutki e, taki teaser, który bardzo często w ogóle pokazuje kilka scen, nie zdradza nic z akcji. I potem zostaje ogłoszony trailer pierwszy, potem jest trailer drugi. E, co, coraz częściej jest tak, że trailer pierwszy nie ujawnia właściwie nic z akcji, a trailer drugi zasadniczo, że opowiada cały film. I tak. E, oglądając sobie ten trailer do toga, też sobie pomyślałam, że stworzył się nowy, nowy schemat robienia mm, trailerów, który polega na tym, że zaczynasz robić się przez to zrobić trailer do Strażników Galaktyki, czyli bierzemy jakąś piosenkę, potem jest kilka scen w rytm tej piosenki. Im bardziej piosenka nie pasuje do kontekstu, do tego co oglądamy, e, to tym lepiej, więc zwykle jest to jakiś przebój e, rokowy czy popularny w jakim tam nie wiem w latach 80. A na końcu jest zabawna odzywka i to jest prawie, prawie każdy trailer teraz Marvela, czy w ogóle filmu komiksowego. Ewentualnie bierzemy bardzo smutną i poważną piosenkę do filmu na podstawie komiksu, tak jak wzięli żonego e, Kasza do e, Logana, tak? Akurat to był wyjątkowo pasujący do tak, dobrze to znaczy, przedstawiający film zwiastun. Tak, to było, ale rzecz, która mnie jakby zastanawia coraz bardziej, to to, że nie wiem jak ty, czy ty oglądasz w ogóle nałogowo trailery? Tak, tak. W zasadzie oglądam wszystko i rzadko mi się zdarza, że mam film, przy którym o, nie omijam w nie, nie pamiętam, żeby mi się kiedykolwiek ostatnio zdarzyło taki film, w który, przy którym świadomie omijam trailery, dlatego, że nie chcę wiedzieć zbyt wiele. Ja oglądam trailery, jak leci, wszystko. No więc ja też oglądam trailery i w ogóle są takie dni, kiedy siedzę i oglądam tylko trailery. I to do. Na przykład, bo dla mnie trailery są sposobem na to, żeby. zwłaszcza trailery, jakby takich filmów mało, mało znanych. Trailer, trailer to jest też taka przyczepa, nie? Tak. Siedzę i oglądam przyczepy. To jest mój nowy, to jest moje hobby, po prostu wydało się. E, natomiast e, tym, co, e, tym co robię, to jest oglądanie trailerów filmów, które są takie jakieś niezależne, żeby sprawdzić, co się tam dzieje w tym kinie, które nie jest wprowadzane do Polski. No ale wracając do tych dużych filmów, to zwróciłam uwagę, że bardzo często po obejrzeniu trailera nie wiem, e, jaka jest akcja filmu, a na przykład wiem, jaka jest najbardziej efektowna scena. I e, nie wiem, teraz ponownie, to, to podam Ci przykład. Na przykład, czy widziałeś trailer? Spidermana? Tak. I tam jest taki, on próbuje ten statek złapać z dwóch stron. Mhm. I, no bo to jest. I tak się zastanawiam, kurczę, to jest taka, to jest fajna scena, ale czy nie byłoby lepiej zobaczyć ją pierwszy raz w kinie, a nie iść do kina i cokolwiek Spiderman będzie robił wcześniej na tym statku, to wiesz, że to doprowadzi do tej sceny. Znaczy, mam wrażenie, że trailery zaczęły zawierać sceny, które są coraz bardziej kluczowe coraz bardziej efektowne i zasadniczo że biorąc się, ja teraz trochę idę do kina, to skreślam w głowie mentalną listę scen, które widziałam w trailerze. Czy ty też tak masz, czy to ty tylko jestem taka dziwna? Wiesz co, zdarza mi się tak, że oglądam jakiś film i widzę, o, i, i nawet jeżeli trailer wcześniej był dla mnie jakąś tą zbieraniną scen, które często są zmontowane nie po kolei, to często jest tak, że tam są złożone dialogi z, z wypowiedzi, które nie są dialogiem, i tak dalej, i tak dalej, to potem zaczyna być tak, okej, okay, dopasowuję sobie, i a to wiem, jak to się skończy, ok wiem, co tutaj się stanie, bo widzę, że bohater jest ubrany, tak jak w trailerze albo okej, okay, Spider-Man jest na statku, przypominam sobie, aha, czyli ten statek się będzie musiał w jakiś sposób, tam nie wiem, przeciąć na pół, czy cokolwiek tam się dzieje. I, yy, I faktycznie jest tak, że zaczynam sobie tak w głowie, może nie dopasowywać, ale zaczynam mieć tak, a okej, okay, dobra, wiem, do czego doprowadzi. I to mi trochę faktycznie psuje oglądanie filmu. No właśnie, bo to jest dosyć ciekawe, bo jeśli ja też zacząłem. Czemu zasadniczo że biorąc, ma służyć trailer, prawda? No i potencjalnie powinien nas zachęcić do pomysłu na film, tak, że wiesz, to takie, ten taki specjalny głos. W świecie, w którym wszyscy mają dwie nogi. John. On miał trzy nogi. Postanowił być wyjątkowy, nie miał nóg, więc nie mógł odejść. Poznajcie tak. historię Johna. Człowieka, który nie może odejść. I, i jakby. Plus, trailer powinien ci mówić o samym początku filmu, prawda? To, to po angielsku to jest to premise? Tak, że, że jak, jak film się zaczyna. Natomiast obecnie są właściwie dwa rodzaje trailerów, z których żaden nie spełnia tego wymogu. Jeden to jest taki, powiedzmy, jak ten do Spidermana, ten ostateczny trailer, który pokazuje ci sceny, które prawdopodobnie, kiedy będziesz oglądać film i będziesz je pamiętać, będą ci mówiły, co się zaraz stanie, więc zupełnie inaczej podejdziesz do tej treści. Albo, albo są takie trailery, które na przykład sprzedają ci zupełnie inny film. Chyba Iron Man 3 miał taki trailer, który sprzedawał zupełnie inny film? Iron Man 3 jako tako, to znaczy on sprzedawał film o końcu superbohatera. A i tak samo Avengers 2 też. Te, też zdawali się w Zwiastunie bardzo takim filmem o tym, jak to się wszystko zepsuje, zniszczy i rozpadnie. A potem się okazało, że wcale nie. I właśnie, i to też jest takie dziwne, dlatego że tracą tą swoją funkcję, taką typowo informacyjną, znaczy przyjść na ten film, który będzie o Xińskim i Grekowskim, y a mówią, przyjść na zupełnie inny film, niż nakręciliśmy. I to też jest takie dziwne, dlatego że trailer nie ma wtedy funkcji za bardzo informacyjnej o filmie, lecz można powiedzieć, że ma taką dezinformacyjną funkcję. No co jest kompletnie sprzeczne z samą ideą. Znaczy, wiesz co, ideą czy nie ideą? No, wydaje mi się, że kwestia jest taka, że zadaniem trailera jest przede wszystkim sprzedać widzowi, film, okay? żeby on przyszedł na ten film do kina i i być może ktoś uznał, że jak się sprzeda film, że o, zobaczcie tutaj, czy, czy kapitan Ameryka zginie w tym filmie, bo zobaczcie, tu na że jest rozdarta tarcza o, i on tutaj mo leży, może on zginie, ale no, to, no to może ludzie chętniej przyjdą na ten film niż, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, bo, bo szukam tutaj czegoś takiego. Z jakiegoś powodu ktoś uznaje, że coś, że, że coś innego niż to, czym jest film... Sprzeda się lepiej. To jest jedna moja, y, moja teoria. Druga kwestia jest taka, że trailery stały się tak istotne, i tak, t, tak istotną, y, istotnym elementem promocji filmu, bo świetny trailer może sprawić, że ludzie nagle. Zresztą tak było przyloganie. Jak się pojawił ten trailer. Y, Najpierw pierwszy, który był taki właśnie o muzyka, znana muzyka i tak dalej, i tak dalej. Część ludzi wtedy, o, super, to jednak będzie dobry film, mimo że dwa były do kitu. Logan to jest wyjątkowy przykład, bo akurat trzeci jest super, ale o czym mówiliśmy zresztą ze dwa odcinki temu, ale jakby poprzednie dwa. Nie powinny nastrajać optymistycznie, tymczasem po pierwszym trailerze część ludzi się przekonała, a po drugim, który był też troszkę inny, też, też był, pokazywał nieco więcej, jeszcze inna część ludzi się przekonała. I tu akurat to, było, to była prawda, a wydaje mi się, że, ale jakby wracając, trailery są bardzo istotnym elementem promocji filmu. Do tego, do tego stopnia jest że istotnym, że zatrudnia się ekipy od trailerów, tak? Jest reżyser trailera, są w ogóle ludzie, którzy się specjalizują w montażu i wyreżyserowaniu, przygotowaniu trailera. To nie jest tak po prostu, że ktoś tam się siada i przy okazji po godzinach reżyser filmu siada z montażystą i se montują trailer. To jest tak, że dostają jakieś. Nie, nie mam pojęcia, jak wygląda proces tego, ale, ale że jakby inna grupa ludzi dostaje trailer, i ta inna grupa ludzi niekoniecznie. Wie do końca, co to będzie za film. Wiesz, co mi chodzi? Znaczy, mniej więcej prawdopodobnie wiedzą, ale to jest ktoś, kto siada i pewnie ma jakąś tam swoją wizję, i ta wizja, o to może zróbmy ten trailer w takim stylu, że o, smutek, mrok i szok, nie? I. Jakby to czy to, 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 czy to pokazuje faktycznie to, jaki, jakim film będzie, to jest jakby drugo, drugorzędne, no bo tu mamy twórcę trailera i jego wizję, który sobie dostał jakieś tam pewnie gotowe sceny, te, które już są po postprodukcji mniej więcej, tak żeby coś tam można z nich było złożyć i sobie myśli, jak, jakby te sceny poskładać tak, żeby ten trailer był. One trochę są takim jakby małym filmem samym w sobie się stały. I, I być może to, jak on to składa, i jak, jakie on ma. Jak, jakieś ludzie mają wizje na temat tego traileru, często jest. jakby na, na dalszy plan schodzi to, jaki jest docelowy film. Bo trailer jest. W zasadzie trailer jest docelowym filmem. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, to znaczy jest. Bo właśnie bo to jest ciekawe, dlatego że trailery stały się troszeczkę osobną sztuką filmową, tak? Znaczy, na przykład trailery horrorów, które są wszystkie identyczne, jakby trailer horroru zaczyna się tak. Zupełnie normalna rzecz. Jakaś pierwsza uwaga, że coś jest źle. Potem bardzo długie ujęcie, którego, które musisz oglądać, wiedząc, że gdzieś tam pod koniec będzie coś strasznego. Więc na przykład ktoś jest takie ujęcie przez korytarz i to się zbliża do pokoju, zbliża do pokoju, zbliża do pokoju. I ty wiesz, że w tym pokoju jest coś strasznego. Więc się już boisz przez całe to ujęcie. Potem coś na ciebie wyskakuje. Potem są napisy, no nie wiem, tam. Mordercza Zuzanna w kwietniu w kinach. A potem, kiedy już masz odetchnąć. To znowu coś na ciebie wyskakuje. Nie, w ogóle trailery horrorów zaczynają się od takiego długiego wstępu, który sugeruje, że to. Ty wiesz, że to będzie trailer horroru, bo nie, nie ma takich filmów, <ścoughs> ale to, to wygląda jak jakiś film obyczajowy, że tam, nie wiem, matka. To wygląda tak, o matka jest super szczęśliwa. Matka z autystycznym dzieckiem albo z jakimś właśnie z reguły chorym na coś tam, nie wiem, samotna przeprowadza się do nowego domu, i wszystko wygląda zupełnie optymistycznie i super, gdyby nie to, że ma nałożone takie filtry, jak Zack Snyder nakłada, i wszystko to wygląda strasznie mrocznie, bo color grading jest zrobiony na mroczny, ale wszystko jest niby super, a potem i tam i jest sympatyczna muzyczka, wszystko jest super i nagle ta muzyka cichnie i ta matka przechodzi przez to pomieszczenie i słyszy jakieś skrzypienie i coś jest niepokojącego. Potem ona próbuje z kimś rozmawiać, ktoś jej nie słucha i potem zaczynają się ubu -dubu, dubu potem pokazują jak wygląda potwór, tak żebyś w kinie już nie była niczym zaskoczona i potem faktycznie... Napis i jeszcze straszna scena na koniec. I to jest te, te wszystkie. I te wszystkie zwiastuny i te wszystkie matki samotne. O, o co w ogóle chodzi z tymi samotnymi matkami w tych horrorach? Czy to, bo ja mam wrażenie zwiastunek, że tam są same rozdzielone rodziny w ogóle. Nie <laughs> Ale wiem. być może, bo wiesz co, bo w chororach jest, jest, taka, jest taka wizja, że choroby bardzo dobrze przechowują pewne zjawiska społeczne, więc być może samotne rodzicielstwo, ta samotna matka, która musi unieść wszystko na swoich barkach, przy tym nieobecnym mężu. Plus, co się nawiedza, to jest taki zapis tego, <noise> tych dużych problemów współczesności. Ale masz rację, samotne matki są bardzo bardzo modne w horrorach. Mnie, jakby, mnie to jakby to fascynuje, dlatego że w sumie ja bardzo lubię oglądać trailery. Zwłaszcza że są takie trailery, i to, to bardzo też polecam zajrzeć w internecie, filmów, które. Na przykład filmów obyczajowych. Trailery filmów obyczajowych, a już najbardziej komedii romantycznych, a już najbardziej polskich komedii romantycznych. Opowiadają cały film, ale autentycznie cały film. To znaczy, no, jakby ponownie, nie tylko już sprzedają ci początek filmu, ale mówią ci, jaki wybór będzie miała bohaterka, a czasem, i to jest mój, mój ulubione, wiadomo, że w każdym filmie romantycznym musi być pocałunek. No, bez pocałunku się nie da, po prostu gatunek by się zawalił. Więc film trailer filmu pokazuje ci jakiś pocałunek. Ale czasem są takie filmy, gdzie bohaterowie cały czas się boczą na siebie nie? i i tak dochodzisz do połowy filmu i nagle orientujesz się, że ten pocałunek, który widzieli w trailerze, to jest ten ostateczny, to jest ten, ten finał, to jest to na co miałeś czekać. I w tym momencie zaczyna zadać sobie pytanie, że skoro już ci pokazali zakończenie w trailerze, to w sumie co ty się robisz w tym kinie, i dlaczego siedzisz, i, 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 i dlaczego Cię pieniądze za, za bilet? Jakby, to, co mnie fascynuje, to to, że coraz częściej twórcy tych trailerów nie umieją się powstrzymać, albo nie dostają takich wytycznych, żeby nie umieścić tych kluczowych scen, co jest zupełnie bez sensu. No bo jak masz kluczową scenę trailerza, no to, no to zasadniczo już zrozumiałam, po co oglądać resztę. Hmm, tutaj mówię, przydałoby się tak naprawdę wiedzieć, jak, jak te trailery powstają, bo być może oni mają tak mało tych scen, że muszą. Chociaż na pewno tam jest. Nie, to nie jest tak, że, że zrzucają wiesz, resztki ekipie od trailerów. Na pewno jestem jakaś odgórna strategia, co ten trailer mniej więcej powinien pokazywać. I tam może wybór, można sterować powiedzmy nastrojem trailera, zmieniając yy, yy, muzykę czy coś takiego, czy color grading, czy cokolwiek, ale jednak. Ktoś gdzieś tam w górze mówi: Okej, okay, dobra, drugi zwiastun Spidermana będzie pokazywał całą fabułę. Chyba, <laughs> że, chyba, że to jest w ogóle zmyłka i tak naprawdę się okaże, że to wszystko się zdarzy w ciągu pierwszych 15 minut, a potem będzie coś, o czymś zupełnie innym. To nie, nie wygląda. Nie, nie wygląda, ale to musielibyśmy zobaczyć na filmie. Przy, przy czym, jakby to też jest ciekawe, bo czasem w trailerach pojawiają się sceny, których nie ma potem w filmie. I dla mnie to też jest fascynujące. Pamiętam, był taki. Co to był za film. Był film, na który poszłam, dlatego że spodobała mi się scena w trailerze i te, tej wtedy nie było potem w ostatecznej wersji filmu. Pamiętam, że byłam jakoś strasznie zawiedziona. I to jest bardzo ciekawe, bo czasem te sceny z trailerów sugerują, to znaczy, jakby między tym, jak powstanie trailer, a między tym, jak film wejdzie do kin, to się robi w nim mnóstwo zmian, prawda? Się przecina, dodaje, czasem zmienia się zakończenie. I to jest niesamowite, jak idziesz na trailer, w tym, że jest jakieś 80% scen, które nie wylądowało w ostatecznej wersji filmu. To się czasem. Zdarza, jakby przy filmach. Y to nawet się zdarza przy filmach z tym, z superbohaterami. Mam wrażenie, że, że było takie, taki przypadek, że to, wi, to widziałam. No w zwiastunach na przykład Rogue One było bardzo dużo scen, no bo ten film był, był przerabiany momentami i tam jest bardzo dużo scen w zwiastunach, których kompletnie nie ma w ogóle w y, ostatecznej wersji y, filmu. Ale z drugiej strony zobacz, y, y, też od Marvela masz przecież zwiastuny, y, y, dwa zwiastuny już Strażników Galaktyki i tak naprawdę czy ty wiesz, o czym ten film będzie? Chyba ten ostatni, ten ostatni zwiastun trochę bardziej mówi, nie? Że, no, bo, jakby... no bo zasadniczo to wiesz, że jakby ta, te wszystkie sceny z tym wielkim potworem, z którym oni walczą, to to jest początek filmu. W sensie to jest jakiś randomowy potwór, który się pojawi na początku i, i, i to, wszystko, to wszystkie te sceny to jest otwarcie filmu, które prawdopodobnie nie będzie miało żadnego kontekstu w, w fabule, tylko po prostu jest takim wejściem. A potem to w sumie to pojawiają się postaci i yy, wiemy mniej więcej jakie postaci się pojawią, nowe, ale Wydaje mi się, że nie bardzo wiadomo, co, do czego to będzie prowadzić, i to tak ciekawe z drugiej strony. Tak, ale mam wrażenie, że trochę jest tak, że, że od sekretarza Strażników Galaktyki ludzie najbardziej oczekują, jakie piosenki będziemy teraz słuchać Jakie przez piosenki pół roku. oczekują gruta i kilku śmiesznych scen, nie wiem, to tak, jest. Tak, No, może to jest kwestia strategii marketingowej po prostu. Pamiętam, że jak. że raz widziałam trailer do filmu, który nie był filmem Marvela, który mi kompletnie zniszczył sens. I to był zwiastun do. Birdmana i Naritu, bo w tym trailerze była ostatnia scena filmu. To znaczy, ostatni kadr filmu. I ja, oglądając ten film, coraz bardziej zdawałam sobie sprawę, że ja, ja mam dosyć dobrą pamięć wizualną. Jakby, jeśli coś zobaczę, to najczęściej to pamiętam. Znaczy, jeśli to jest film, bo nie, na przykład, jak zobaczę coś napisanego, to nie pamiętam. I pamiętam, że oglądając ten film, kiedy zobaczyłam, że aktorka ma na sobie te same ubranie, które miała w tej scenie, to zrozumiałam w tym momencie, jakieś 15 minut przed końcem, jak się film skończy. I muszę powiedzieć, że to było dla mnie takie. Byłam trochę zła. To znaczy, jakby wydaje mi się, że umieszczenie w trailerze, nawet poza kontekstem, ostatniej sceny filmu, jest takim niefajnym zabiegiem. To znaczy, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, bo uważam, że do, do ostatnich scen filmu, niezależnie od tego, jaki to jest film, człowiek powinien podchodzić z jakąś świeżością. Jakby, że to powinno zaskoczyć, czy, czy to powinno być coś, co zobaczy po raz pierwszy. Ale to chyba jest trudne, wiesz wyłapać, ile można pokazać i, i, i które sceny się okażą tą, o jedną scenę za dużo. Wiesz, to, to, to też wszystko zależy od kontekstu. To znaczy, między poprzednim odcinkiem a obecnym skończyłem Mass Effecta i jak coś tam pisałem o nim, to jeszcze raz obejrzałem zwiastun do Mass Effecta mhm. i zobaczyłem, że w tym zwiastunie w zasadzie są sceny z ostatnich minut gry, tylko że one są tak, tak wyglądają, że... Jakby nic ci nie mówią, absolutnie. Przynajmniej jakieś postacie sobie, wiszą, coś się dzieje, wlatuje jakiś statek do czegoś. Jakby jak, dopóki nie znasz kontekstu, to nie masz pojęcia. To znaczy, gdybym w pewnym momencie gry dał pauzę pod koniec, kilka godzin od końca, zapauzował ją, obejrzał zwiastun, to być może coś by mi to powiedziało na temat zakończenia. Ale zasadniczo, no to to, to wiesz, to, to wszystko zależy od tego, co ile jesteś w stanie z tych scen zrozumieć, bo tam też, zobaczysz jakąś tam postać, czy jakiś statek kosmiczny, który gdzieś tam leci, ale nie znasz kompletnie kontekstu, no to i, i, i nie załapiesz tego kontekstu do momentu, w którym faktycznie to, to cię nie spotka w grze, no to nie robi to większej różnicy, nie? Um... No i w filmach jest oczywiście tak samo, jak, jak możesz zobaczyć jakąś scenę z końca i kompletnie jakby nie, nie zrobić na sobie wrażenie, bo to nie jest istotna scena. I no i mówię, zastanawiam się, bo z drugiej strony tak można powiedzieć, że yy, okej, okay, ale ci, przecież ludzie, ci, ci ludzie zajmują się sprzedawaniem filmów, i oni chyba wiedzą, co mogą pokazać, a czego nie. I może to my tak się czepiamy, a tak naprawdę no, to jest efekt wielu lat. Pracy nad tym i, i jakby sprawdzania, co się sprzedaje, na co ludzie najlepiej reagują i po prostu oni tak robią, no bo tak tego oczekuje publika, a my się niepotrzebnie czepiamy, że nam filmy za dużo zdradzają albo nas oszukują. A być może to działa finansowo. Yy, przy tym mam pewne wątpliwości, bo yy, nie wiem na ile, nie wiem, znaczy, nie, no na, na pewno firmy robią yy, badania fokusowe na temat zwiastunów, ale. Yy, Zastanawiam się, czy da się to wszystko dobrze policzyć, bo to jest takie, jakby filmy są już tak bardzo zasięgowe i tak wiele milionów ludzi ich ogląda, że to może być równie dobrze tak, że to, że na fokusach ci wyjdzie, że ten zwiastun po obejrzeniu wywołuje lepsze wrażenia u widza i on chce to chętniej obejrzeć, to nie sprawi, że, znaczy, a być może ci ludzie, ta pierwsza fala pójdzie i okaże się, że to jest zupełnie inny film i... Będzie zawiedziona. Tak, że budowanie zupełnie innych oczekiwań sprawi, że ci ludzie wyjdą z kina i powiedzą, nie, nie, to nie było to, to było do kitu, albo to nie tak działało. Trudno powiedzieć, jakby nie, nie jestem w stanie. Nie wiem, tak no, no, zakładam, że jeżeli ktoś zarabia miliardy dolarów czy miliony dolarów na, zarabia, na robieniu filmów, no to chyba chyba te filmy, te trailery z jakiegoś powodu ewoluowały w tą stronę, że tak wyglądają, jak wyglądają. Nie? Znaczy, mi się też wydaje, że troszeczkę. Troszeczkę się zmienił w ogóle sposób promowania filmu, dlatego że kiedyś gdzie mogłeś zobaczyć trailer, trailer no w kinie. Musiałeś pójść na seans jakiegoś innego filmu i tam były 3-4 trailery i, i je ja oglądałeś. Dzisiaj, e jest premiera telewizyjna zwiastunu, trailera, który będzie miał premierę w sieci trzy dni później. E, tworzy się całą w ogóle, całe napięcie wokół premiery trailera. No to jakby to w przypadku gwiezdnych wojen ja świetnie widać, prawda? Kiedy wszyscy wiedzą o której godzinie, którego dnia będzie premiera tych dwóch minut. Inga sprawa jest taka, że ludzie mogą oglądać i w kółko, i w kółko, i w kółko, i mogą się nakręcać, mogą się nimi dzielić, mogą je posyłać sobie dalej. Jakby to już, e, Trailery, kiedy przeszły do sieci, i właśnie to, co mówię, wyewoluowały w taki zupełnie inny gatunek filmowy, i wydaje mi się, że także to, że one muszą być już atrakcyjne, nie jako coś, co obejrzysz sobie, no ile razy kiedyś mogłeś obejrzeć trailer filmu? Kilkanaście, no bo powiedzmy za Pamiętasz, jakie niesamowite wyniki miał film Meet Joe Black, dlatego że przed nim puszczali Zwiastun do pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen, więc ludzie chodzili na ten film tylko po to, żeby obejrzeć Zwiastun do mrocznego widma i wyjść. Mimo, że film. Ja bardzo lubię ten film, więc szkoda. Mogliście zostać ludzie, jeżeli jesteście w tej grupie ludzi. <grym> Ale ja na przykład pamiętam, jak widziałam zwiastun do z kolei Ataku Klonów przed jakimś filmem. I on mi się tak strasznie podobał. I uważałam, że jest świetnie zmontowany. I też był to taki zwiastun, który zapowiadał zupełnie inny film niż Atak Klonów się ostatecznie okazał. Ale potem, kiedy go obejrzałam już jako, znaczy nie jako dorosła osoba, ale kilka lat później w internecie, zorientowałam się, że gdybym go widziała więcej niż raz, a załapałam się na niego tylko raz, to prawdopodobnie nie zrobiłby na mnie już takiego wrażenia. Więc mam wrażenie, że na przykład fakt, że się coraz większy nać składzie na tą ścieżkę dźwiękową, która jest oczywiście koniecznie jest inna od, od tej, którą widzimy w filmie, a przynajmniej była przez wiele lat inna. I koniecznie musi być czymś, co kojarzysz. Ostatnio jest modne w ogóle branie kuwerów i wstawianie tam, bo, bo to jest takie coś, co kojarzysz, ale nie do końca, nie? To jest, wiesz... Poza tym jakby trailer filmu tylko najczęściej nie ma jeszcze muzyki filmowej, więc jest, jakby nie możesz, bardzo rzadko jest możliwość podłożenia muzyki z filmu do trailera, z czasem się zdarza na przykład. Kiedyś, kiedyś na tym się wybił, yy, znaczy nie, nie tylko na tym, ale jest taki zespół Two Steps From Hell, którzy, kręcą, którzy tworzą taką muzykę, muzykę filmową, to jest, to jest muzyka, nie, nie wiem nawet jak to nazwać, bo to jest niby muzyka poważna, czy jakkolwiek, ale ona jest jakby taka bardzo trailerowo-filmowa. I po prostu kręcą, to znaczy kręcą, ja, ja mówię w ogóle. Nagrywają takie płyty, gdzie po prostu słuchasz i tam jest epicki kawałek po epickim kawałku. Yy, w cudzysłowie. I, i to sprawia, to, to pokazuje, jak bardzo trzeba oszczędnie z tego korzystać, bo te, słuchy, te, te płyty są dla mnie nie do słuchania. To po prostu, jak wszystko jest takie super, super, to w pewnym momencie, jakby masz dość już kompletnie. No ale oni w pewnym momencie było tak, że ich utwory były w połowie w ogóle trailerów. Bo oni robili te utwory i nie było jeszcze muzyki filmowej, więc twórcy trailerów brali ich utwory jako utwory do. i często się powtarzały w ogóle. Tak samo co ciekawe studia też biorą muzykę czasem z innych filmów. Tak, świetnym przykładem jest muzyka z Henka 5, Patryka Doyla, która jest fenomenalną muzyką. Posłuchajcie sobie, bo to jest taka muzyka, która narasta, jest optymistyczna i taka heroiczna i bohaterska, i tam w filmie pojawia się do tej mowy St Crispian's Day, gdzie tam no tej najważniejszej mowy. W w całym filmie i, jakby y, Henryk Piąty, Kenneth Branagh nie jest aż tak bardzo popularnym filmem, ale ten motyw muzyczny ja widziałam w tylu trailerach, że po prostu pamiętam, jak widziałam trailer do Australii. Wiesz co, y, jest jakiś nazywał utwór z y, y, Requiem for a Dream, y, który potem był we władcy pierścieni i potem w X-Men. Ten taki tutu, tutu, tutu. tu, 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 tu. kojarzysz? Ko ko tak, wiem o który ci chodzi, no ale to. Rykłem For a Tower go potem zmienili, bo w wersji już władcy pierścieniowej. On był w pewnym momencie we wszystkich trailerach i to było niesamowite. W ogóle, tak, wiesz. trailery, które mają tą samą muzykę, to byłby niezły, niezły zestaw. A chciałam ci jeszcze na samym końcu zaczepić, jeśli chodzi o trailery do seriali, bo to dla mnie jest w ogóle niesamowite, niesamowita rzecz, że co pewien czas seriale mają trailery, no, no bo z konieczności. I najśmieszniejsze jest to, że prawie w 90% to nie są trailery seriali całych, tylko pierwszego odcinka takiego serialu. I bardzo często to jest doskonały trailer pierwszego odcinka, który daje ci dosyć dużo scen z pierwszego odcinka i absolutnie nie mówi, co będzie dalej w serialu. Albo są to takie trailery, w których na przykład jest, nie wiem, no to są te takie teaser trailery, prawda? Powiedzmy do House of Cards czy do Gry o Tron, prawda? Gdzie, nie wiem, widzisz trzy sceny, a potem bardzo długo widzisz tylko ten tron i jest napisane, kto dożyje końca sezonu i data. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to z kolei jest taki że człowiek by się spodziewał, że te trailery do seriali to powinny mu tam dawać po jednej scenie z każdego odcinka, żeby tam na każdą z tych scen mógł czekać. A najczęściej to wszystko są sceny z jednego odcinka, bo trailer musi być zrobiony wtedy, kiedy jeszcze cały serial nie jest zrobiony, zazwyczaj albo nie jest gotowy. I to mnie strasznie bawi, bo bo to jest takie strasznie dziwne, że ktoś ci poleca jakby z jednej strony cały serial, zwłaszcza jak to jest Netflix, czy nawet HBO, który jakby zwykle produkuje Cały sezon naraz, ma tak jak stacje telewizyjne, że produkuje w trakcie, w trakcie kręcenia, ale sceny są tylko z jednego odcinka. Bardzo mnie to bawi. W ogóle, w ogóle jest też takie coś, że ja mam, mam wrażenie, że ludzie zaczęli bardzo mocno oceniać filmy po trailerach. I to tak już wiesz, podejmowanie to jest, ta, to, mam na myśli takie podejmowanie ostatecznej decyzji na temat swojego zdania o filmie, bo widziałem trailer. Już teraz yy, widziałem ostatni obrazek, że. ha. Tak jak pierwsze dwa y, filmy o Wolverine były takie sobie, y, powiedzmy, a trzeci był super, to teraz pierwsze dwa tory były słabe i tre, trzeci będzie super, bo już obejrzeliśmy trailer i już wiemy. Ten film może być do Kitu, ja tam lubię pierwsze dwa tory, ale z jakiegoś powodu część ludzi uważa, udaje, uważa że jest. jest fenomenalnym filmem i nikt nie powinien mówić inaczej, i, ma, i, i, i w ogóle pomyślcie sobie, jaki pierwszy to jest fajny, ponieważ. Przed pierwszym torem nikt nie słyszał o Tomie Hiddlestonie, przed pierwszym torem nikt nie słyszał o Chrisie Hemsworthie. Po tym byli gwiazdami i zostaje nimi do dzisiaj. To znaczy, ten film po prostu jest castingowo genialny, a poza tym ma taką cudowną scenę, kiedy Loki rozmawia z Odynem i ta scena jest praktycznie jeden do jednego szek z szekspira, tylko mówiona innym dialogiem. I to nie jest tak, że ten film nakręcił Kanad Brana ja nie jestem w stanie oceniać niczego obiektywnie, kiedy. Ma to cokolwiek do czynienia z kanałem, ale, ale, to jest naprawdę dobry film, naprawdę. Pozdro z po eee, no, filmowanie, właśnie. Tak, to oni powiedzieli, więc ten. No ale, w każdym razie chodzi mi o to, że tobą, bardzo tak? dużo ludzi już stwierdziło, że wie, że to będzie super. Znaczy, on, on wygląda super. Ja mogę powiedzieć, że jakby to, w jakiej stylistyce jest ten film zrobiony, bardzo mi się podoba, ale nie mam pojęcia, czy to będzie dobry film. I tak samo było z Loganem. Już ileś osób. Boa, w końcu dorosły film o Loganie Krew. Yy, super. Już, już a, jaram się. najlepiej. szykuje się najlepszy film superbohaterski tego roku. Jakby, okej, okay, Logan jest spoko, ale. Ale ja nie, nie wiem, może Strażnicy Galaktyki 2 będą z sali, bo już Avengers 2 było do kitu, mimo że też miało fajne zwiastuny i też wyglądało. O, Avengers było fajne, więc teraz i Avengers. Tak ci powiem, dużo ludzi mówi, że, że Avengers się oglądało fajnie, bo pierwszą część, bo to byli ci bohaterowie po raz pierwszy razem i to było takie super w ogóle zjawisko. Ja oglądałem ostatnio Avengers, bo szło w telewizji akurat i. On ten film się wcale jakoś tak bardzo nie zestarzał. On nadal jest bardzo fajny i nadal się go dobrze ogląda i nadal relacje tymi między tymi postaciami są super, a Avengers 2 nadal się. I jakby, a, a ludzie faktycznie zaczęli mieć tak, że oceniają zwiastuny po tym, jaki kawałek się im dobierze i wstawi. To, to jest strasznie dziwne. Ludzie, ja pamiętam jak ludzie się jarali Suicide Squad, że Suicide Squad będzie, będzie super, bo hej, pa, patrzcie, Queen idzie w tyle, więc yy, film będzie super. Ale słuchaj, ale na przykład ostatnio też była taka wielka dyskusja o trailerze, który mi się nie podobał, um... Ligi Sprawiedliwych? No, ten film jest straszny, czy ten, ten, ten jest straszny. <grym> to, jest, to, jest, to jest po prostu wszystko naraz, bum, bum, trzask, trzask, bębny. Znaczy właśnie nie ma bębnów, ale one tam są tylko w domyśle. Ale z drugiej ja nie wiem, jaki ten film będzie. Naprawdę autentycznie nie wiem. Ja nic nie wiem o jego fabule. Ten film będzie taki sam jak Batman i Superman. Jestem tego pewien absolutnie. Ja, te, ja, ja tak podejrzewam. I ma jeden dowciwny one-liner, w którym Batman mówi, że jego supermocą jest bycie bogatym i muszę powiedzieć, że to jest mua, mua. że to jest taki głupi żart, już pomijając fakt, że jeśli ktoś uważa, że supermocą Batmana jest bycie bogatym to znaczy, że nie rozumie tej postaci, ale jakby, ja nie wiem jaki ten film będzie trailer mi się nie podoba ale jeszcze jakby, ja ja nadal, mimo, że widziałam Batmana w Supermana Nadal uważam, że teorytetusz Nielegalna Spowiedliwych może być niezłym filmem. Może, może odpuszczą. Tak samo jak, no, powiem szczerze, mi się podoba trailer Wonder Woman. A z drugiej strony cały czas się boję, że mogą ten, ten, film jakoś przeraźliwie spieprzyć. Głównie, głównie dlatego, że mogą jakby zrobić film, który będzie po prostu nudny. Więc. Y ale to jest niesamowite, bo jakby po tym trailerze, Ligi właściwie wszyscy zachowali się tak, jakby obejrzeli film. I to mnie strasznie ubawiło, to znaczy, mam wrażenie, że, rzeczywiście to, co mówił, że ludzie już przestali na podstawie trailerów podejmować decyzję, czy chcą pójść do kina, czy nie, ale zaczęli podejmować decyzję, czy lubią film, czy nie, i czy to będzie dobry film, czy nie, co, biorąc pod uwagę, jak trailery nas zwodzą, jest w ogóle nieprzestające do tego, co możemy zobaczyć w kinie. No, trailer, na przykład, Zapowiedzi do drugiego Wolverina też były niezłe. Do pierwszego były niezłe. To nie były dobre filmy. To były nawet bardzo złe filmy. Ja, ja mam jakiś w ogóle problem z Justice League, znaczy z tymi zwiastunami. Uh -huh. I to jest ten sam problem, który miałem przy Batman v. Superman, ale którego nie potrafię do końca yy, zdefiniować. W sensie taki wizualny problem. Nie mam tego przy zwiastunach do Wonder Woman. Ale patrząc na Justice League, mam to samo co patrząc. W ogóle, tam, tam jak potem się zaczyna to takie bieganie wśród efektów specjalnych, ta, ta stylistyka jest taka, nawet nie wiem jak to określić. To, to jest mniej więcej tak, jakby tam bohaterowie biegali w jakimś wielkim mrocznym plastrze miodu. Takie, Przecież wszystko jest takie jakieś albo czarne, albo żółte i, i iskry, i pełno jest wszędzie iskier z CGI, i ja widzę, że oni biegają po, 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 green, na, przed green screenem. A nie wiem, jakoś to, to jest takie dziwne, ciężkie już, jakby obejrzenie tego zwiastuna sprawia, że ja mam, ja mam dość mrocznych klimatów i ja widzę, że oni tam będą biegać w, w, po, w ciemnych pomieszczeniach, gdzie raz na jakiś czas będą żółte iskry leciały i będą walczyć z jakimiś nieokreślonymi kitowcami i, i nie wiem, jakoś, nie wiem, nie wiem, dlaczego miałbym mnie ten film cieszyć w jakikolwiek sposób, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Poza, poza tym, że y, Flash będzie prawdopodobnie cały czas zjarany, i kolejne zwiastuny to sugerują, i ten, gdzie oni, w tym, w tym zwiastunie oni wszyscy są tacy poważni, a on tak patrzy gdzieś w przestrzeń obok, taki uśmiechnięty strasznie, i mam wrażenie, że on tam coś widzi, czego nikt inny nie widzi, i czuję, że to będzie jedyna postać, która może uratować ten film, albo przynajmniej wzbudzić jakąś sympatię, czyli zjarany non-stop flash. No, ale nie wiem, jakoś kompletnie nie, nie, rozumiem, nie, nie rozumiem tego, że części ludzi. Mówimy teraz o Ikabodzie. Ten zwiastun się podoba z jakiegoś powodu. Nie, nie wiem, nie jestem w stanie. Znaczy, ja, ja się z tą zgadzam, że to jest to chodzenie wśród efektów specjalnych, to znaczy, nie, jakby to wszystko jest. Teoretycznie, no komiks to komiks, prawda? Przerysowany, ale rzeczywiście mam takie wrażenie, że to jest w dużym stopniu niestrawne i temu brakuje jakiejś takiej spójności, lekkości, takiego, że wiesz, że oglądasz i myślisz sobie będzie wszystko dobrze, i ja przyniosę z tego wizualną radokę. Raczej masz takie wrażenie, okej, okay, trzeba będzie to odsiedzieć. No ale z drugiej strony tam jest Jason Momoa, Momoa, tak, dobrze mówię, mhm. jako, jako Aquaman i powiem szczerze, że mi się strasznie ten casting podoba i ogólnie wizualnie on mi strasznie pasuje. Więc najwyżej będę patrzeć, jak stoi wśród rozpłyskujących się fal CGI i nie będzie to dla mnie jakoś bardzo smutne. Więc może to nie będzie aż takie źle, złe, chociaż to jest dokładnie to zdanie, które mówiłam zanim poszłam na Batman v Superman i nikt nie, od, nie odda mi tych godzin, które spędziłam oglądając najpierw zwykłą wersję, a potem wersję rozszerzoną, bo ktoś przekonał mnie, że jeśli obejrzę pół godziny więcej złego filmu, to ten film nie będzie zły. Okej, okay. ja, ja mam takie postanowienie, że po prostu nie pójdę na ten film do kina. Chyba, że nagle okaże, okaże się, że wszyscy mówią, że Justice League jest wielkim powrotem, zakaz Snydera i teraz on kręci dobre filmy. I yy, jak, jak nie będzie tak, że nagle w ogóle wszyscy zaczną mówić w ten sposób, to ja nie idę na ten film. Podobnie jak miałem zresztą z Loganem. Ja na Logana poszedłem dopiero jak wszyscy zaczęli się go strasznie chwalić, ale gdyby nie zaczęli, to bym na niego nie poszedł. I, i tyle. A teraz y, w ogóle ten, y, a propos ocen, to y, y, właśnie weszli, y, wesz, weszły, jak się nazywa Szybcy i Wściekli 8, to jest szybko. Szybko w... 8. Szybko 8, nie, y, Fast eight? Powrót szybkich, nie, back from. Fast. Nie wiem, jak się nazywa tytuł tego filmu, bo y, twórcy tam się bawią tymi tytułami, a w Polsce jest zdecydowanie jakiś problem z tłumaczeniem tego. <laughs> Ale co, Fate byś... of the Furious. To się nazywa Fate of the Furious. Fate, bo Fate też jest, jest w... 8 jest w słowie fate. A w Polsce to nie wiem, jak przetłumaczyli. Nie mam pojęcia. Szybcy i wściekli 8 pewnie? Po prostu? Ale chciałbyś szybciejszy wścieklejszy? Nie, raczej nie. Szybciej i wścieklej. Ale szybciej i wścieklej chyba było przetłumaczone było, w ten sposób. Było, było. Któreś po kolei chyba trzeci czy czwarty. No, więc teraz już chyba e, chyba już... E, chyba zrezygnowali z tego, szczerze mówiąc. Ale ja się jaram bardzo, bo to jest... Tam chyba wokół 80% oscylowało na Rotten Tomatoes, jak sprawdzałem ostatnio, czy 70 paru, co jest dla mnie takie okej. Okay. W przypadku szybkich, szybkich wyściekłych to znaczy, wydaje mi się, że to jest jednak film tak bardzo opierający się na tym, że jest osadzony w pewnej konwencji, że jeżeli yy, że jeżeli części ludzi ta konwencja nie, nie pasuje, to po prostu oni im się nie spodoba niezależnie i, i co tam jest. Więc dla mnie to jest akurat okej, okay. więc ja cieszę się. Już chyba 20 kwietnia, czy coś takiego. No, ale ogólnie ja niestety jestem, jestem strasznie wierna filmom. To znaczy, ja, tak jak mówię, że nie poszedłeś na Logana, nie poszedłeś na. Nie pójdziesz na ligę, jeśli nie będzie dobra, to ja idę na wszystko i potem cierpię. Nie umiem powiedzieć, nie, sobie nie. co. Nie, ja, ja to zależy, bo ja bym, gdyby wyszedł jakiś kolejny film z Marvela, który, który ja oglądam i podobają mi się. Mniej lub bardziej, bo niektóre są takie sobie, ale to jakby takie sobie to jest chyba minimum. To gdyby nawet był taki, który byłby słabszy, to pewnie bym na niego poszedł, bo może, może nie wiem, przynajmniej będę, zobaczył postaci, które lubi. Lubię. A w przypadku Justice League, jakby kompletnie, absolutnie nie lubię nikogo w tym filmie. Nie lubię, nie lubię, nie mam żadnych relacji z żadną z tych postaci. Jakby, jak nie będzie, jak nie okaże się, że nagle wow, któryś z nich, z których z tych filmów, czy to Justice League, czy to Wonder Woman nie dostanie jakichś niesamowitych ocen, że nagle wow, w końcu znaleźli swoje miejsce we wszechświecie i zrobili jakiś dobry film i wtedy pójdę z ciekawości, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak, jak w DCEU pojawił się dobry film, ale jeżeli tak nie będzie, no to po prostu ja już mam naprawdę, nie, nie chcę już, już mi wystarczy, już, już dziękuję po Suicide Squad, to już to już, to już, to już, wystarczy, to już mi wystarczy mu? naprawdę. No dobrze, nasz podcast trwa już zdecydowanie dłużej niż nie jeden trailer, w związku z tym będziemy powoli zbliżać się ku końcowi. Jeśli macie jakiś ulubiony trailer, którego, którego słuchaliście, słuchaliście którego oglądaliście więcej niż raz, albo więcej niż dwa razy, to nam o tym napiszcie w komentarzach. Chętnie przeczytamy, jakie trailery przykuły Waszą uwagę, albo takie, które Was totalnie zmyliły i sprawiły, że poszliście na film, który okazał się być o czymś innym. A na razie to tyle. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. To na razie, cześć, pa. pa. Żegnajcie.